Panie trenerze, odnieśliśmy dzisiaj bardzo ważne zwycięstwo. Pokonaliśmy KPS Sielce 3-1. W pierwszym secie nie potrafiliśmy zagrać na miarę naszych możliwości. W kolejnych zawodnicy już się rozegrali, pokazali, że drzemią w nich duże możliwości. No naprawdę trzeba się cieszyć, że w hali Arka Gołasia potrafimy grać i wygrywać. Tak, to cieszy. Punkty cieszą, ale mnie bardziej cieszy gra. Mi się wydaje, że po pierwszym secie były straszne nerwy, szczególnie u nas. To nie oni wygrali ten mecz, tak, tego seta, ale uważam, że to nasze błędy przyczyniły się, nerwowość do tego, bo były sytuacje dobre, dobra piłka rozegrana, no myśmy zrobili błędy typu wystawa, atak, wałt, czy dotykamy siatki. Wystawił dzisiaj pan minimalnie inny skład, w ataku postawił pan na Damiana Wdowiaka, no w dalszej części meczu zdecydował pan się go zdjąć, wszedł Damian Wierzbicki, no i można powiedzieć, że zagrał lepiej. Tak, Wierzbicki zagrał lepiej i tu postawiłem bardziej może na zagrywkę Damiana, bo ma dobrą bardzo zagrywkę, chodzi o wuja, tak powiem popularnie. Ma bardzo dobrą zagrywkę, ja uważam, że ma i dobry blok i na to liczyłem, nie mówiąc o ataku, no ale troszeczkę dzisiaj mu nie szło, tak jak powinien grać i jak zawsze gra. No, ja mi się wydaje, że się odnajdzie, a tu Wierzbicki brawo, tak, zagrał dobry mecz i nie mam do niego to pretensji. I co ważne, no, znalazł się również i w zagrywce, no, co ma problemy z zagrywką. Jasne, ale na największą pochwałę w dzisiejszym spotkaniu z pewnością zasługuje Dominik Zalewski. Człowiek, który po kilku sezonach przerwy powrócił do Ostrołęki, jest ostrołęczaninem i pokazał dzisiaj naprawdę klasę. Szczególnie, no, że zawsze to, o czym mówimy, w ataku to nie jest jego pozycja. Tak, tutaj z Dominikiem to jest racja. My wiemy, że ma przyjęcie, że w polu coś podbije, ale dzisiaj to naprawdę on ciągnął grę, on był tym motorem i on się właśnie zdecydowanie przyczynił do naszego zwycięstwa. Dobrą zagrywką, dobrą grą w ataku. Odnieśliśmy dzisiaj bardzo ważne zwycięstwo, zdobyliśmy 3 niezwykle ważne punkty, które ustawiają nas w górnej półce ligowej tabeli, no i dają spory zapas punktowy nad zespołami z dołu tabeli, między innymi KPS Sielce, który jest tak naprawdę największym rozczarowaniem w tym momencie. No ja powiem, KPS Sielce, bardzo wysoki skład, naprawdę wysoki. I większość to są młodzi ludzie, na które trener Gierymski postawił. To są chłopacy, którzy no, kwestia czasu będą grać. To i na pewno zaskoczy, to będzie groźny zespół. No na razie niestety no, ta młodzieńczość może trochę przeszkadza im. Ale myślę, to jest kwestia czasu. Oni to naprawdę jest groźny i dobry zespół. Rywal traci punkty, nie jest z pewnością to nasze zmartwienie. My te punkty zdobywamy. Teraz mamy 1,5 tygodnia na treningi. No niestety te treningi nie będą mogły być w pełni przeprowadzone tak, jakby pan sobie tego życzył. No, ale mimo wszystko mamy 1,5 tygodnia na przygotowanie się do kolejnego ważnego meczu. Jedziemy na starcie ze Ślepskiem Suwałki, rywalem, który z pewnością jest w naszym zasięgu. No i to taki też ważny aspekt psychologiczny. Rewanż za, można powiedzieć, nieudany mecz Pucharu Polski, kiedy wystawił pan zawodników, zmienników, zawodników z drugiego planu. No i teraz czas na to, żeby zrewanżować się drużynie z Suwałka. Tak, na pewno mamy czas, żeby się przygotować i ja na to liczę, że będę chciał tych, co szczególnie nie grali, uzupełnić. Plus, jak to się mówi, wprowadzić troszeczkę, no, żeby na tym wyjeździe w końcu coś zagrać. Postawić się. Mi się wydaje, że to nam pomoże, to zwycięstwo, które tu osiągnęliśmy, to, że mamy jakiś zapas punktów o jakąś spokojniejszą grę, a nie nerwowość, prawda, w poczynieniach naszych. Ja myślę, że powinniśmy wypaść dobrze. No, jest problem z salą, ale jak to się mówi, koledzy, przyjaciele pomogli, że możemy wejść do 7 czy do zespołu numer 1. Jasne, a jeszcze wracając do tego, w spotkaniach wyjazdowych przegrywamy, nie potrafimy podjąć walki poza jednym setem, a w meczach u siebie gramy naprawdę niezłą siatkówkę. Co jest takim główną przyczyną tego, że na tych wyjazdach nie potrafimy sobie poradzić? I tak jak dzisiaj, przegrywamy 0-5, wracamy do gry, doganiamy rywala, przeganiamy go, wygrywamy seta. Na wyjeździe przy takim wyniku z pewnością opadłyby chłopakom już ręce i set już by dojechał do końca. No trudno mi w tym powiedzieć,
bo ja spotykam się pierwszy raz z takim czymś w tym momencie, w tyle sezonów grając, że tam na wyjeździe coś próbowaliśmy zawsze ugrać, co jakiś czas przynajmniej. No w tym momencie tylko w Krakowie zagraliśmy na miarę swoich możliwości, a tu na razie te mecze no, nam nie wyszły. Z tym, że powiem jedno, no, graliśmy na tym wyjeździe z Wyszkowem, gdzie naprawdę przeszliśmy obok meczu, w ogóle nie podjęliśmy walki. Ja tu nie mogę ocenić mojego zespołu, bo żadnej gry nie było. Natomiast w Wałbrzychu poza pierwszym setem nic nie zagraliśmy. No. To samo również w Kętach poza pierwszym setem, no. Drugim setem, no może zagraliśmy tam dwa sety, nie wyszły. Ale no właśnie brakuje tego takiego ducha walki, takiej do końca, zawziętości troszeczkę, że możemy się postawić. No. Mi się wydaje, że to powoli przyjdzie do nas. No to liczymy, że drużyna jeszcze bardziej się zdementuje, podniesie rękawice, będzie walczyła tak samo w meczach u siebie, jak i na wyjazdach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.